Cześć, witajcie, ja jestem Kuba. Kuba. Tak, ja jestem Kuba, a dzisiaj postaram się zrobić. No, po angielsku, no to web shooter. Nie wiem, jak to. Wyrzutnia sieci. Jak zrobić wyrzutnię sieci? No i tutaj mam problem. Nie mam pojęcia. Tutaj mam zdjęcie, nawet drugie jak strzela, to będzie chyba bardziej przydatne. Mam też Make Your Own Spider-Man Homecoming Suit. Wbijajcie, dajcie mu subskrypcję temu kanałowi. Oraz mam tutaj też jak tu strzela tą siecią. Ale dobra, na razie skupię się na tym. Jak widzę, to nie jest jakaś prosta część, tylko to jest napakowane jakimiś gadżetami tutaj odstającymi, więc niezbędny będzie Wam karton. Ołówek, gumka. Znaczy ja gumki nie mam, nie wiem gdzie zgubiłem. Nożyczki. Oraz oczywiście wyrzutnia sieci. Nie, po prostu mam wyrzutnię sieci i tyle. Mogę równocześnie sobie strzelić. Nie strzelę mi tutaj. To sobie odłożę, ponieważ nie jest mi to potrzebne, bo wykonuję sobie taką. First Spider-Man Homecoming Trailer. Tak, niedługo będę robić sobie trailer tego Spider-Mana, więc muszę się przygotować. A może nie wiem. Wszystko nic nie jest wiadomo. Dobra. Na pewno więcej kartonu niż tu pokazałem. Nie, tyle chyba wam wystarczy na jedno. Nie będzie to strzelać pajęczyną. Ale będzie chyba dobrze. Chyba będzie dobrze. Ok. Jestem. Mam tutaj przygotowany telefon, jak to zrobić wszystko. No i tak, najlepiej sobie weźcie taki malutki kartonik. Ja muszę swój rozwalić. Mam tutaj rolkę nieoczyszczoną. Mam nadzieję, że mi się do czegoś przyda, ponieważ ja w tym odcinku improwizuję. Czas przyda nam się kartka. O, jest i kartka. Dobra. O, wam trochę tu przybliżę, żebyście mieli. Okej. Więc tak, nie będziecie musieli widzieć, ale za to co się dzieje tutaj, będziecie musieli. Żebyście coś widzieli. Dobra, więc mamy kartkę i teraz tak, odrysowuję kształt, najpierw odrysowuję swoją rękę, tak. Żeby palce wystawały poza kartkę. Najlepiej tutaj całość i z drugiej strony tutaj kciuka olewamy i lecimy dalej. Mi wyszło to nie za bardzo dobrze, ale mam chudą rękę, więc to jakoś tak powinno wyjść. Powinniście mieć taką oto kreskę. O, mam nadzieję, że widzicie. Dobra. Jak macie już wymiary swojej ręki, to teraz tak. Teraz na podstawie tej ręki, na samym dole, rysujecie taki trójkącik. Trójkąt. Co? No. Ja sobie muszę to tak odwrócić.
trójkąt. Potem do przodu. Tak, żeby wyszedł diament. Ja tutaj wszystko pogrubię, żebyście bardziej rozróżniali. Wy nie musicie. Ja nie wiem, co robić. Proszę bardzo. Sobie sprawdzę z ręką. Dobra. A potem zakończcie prostą linię. Żeby wyszło wam o takie coś. Dobra. Kiedy mamy takie coś, możemy przystąpić do ostatniej rzeczy, a mianowicie zrobienia takiego dzióbka. Ten dzióbek też nie może być za długi, więc sprawdzajcie cały czas ze swoją ręką. Ok. Ten niższy dziubek to jest ten prawdziwy. O! I taki krzot powinien wam wyjść, a następnie go wytnijcie. Ok, po skończeniu tak to wygląda. Mam kształt, to zdjęcie już mi się za bardzo nie przyda, więc lecę teraz w Google. Dobra, ja już posiadam zdjęcia takie, jak widzicie. Ale mam takie jak na komputerze. No. Na razie sobie to odsunę i bierzemy karton i odrysowujemy. Tylko, że ja niestety nie mogę tak, tylko ja muszę o tak. O. Okay. No a po odrysowaniu po prostu wycinamy. Jest kartonowe tym razem. Dobra. Gdzie nożyczki zostają? Ok. O, mam już na czarno zrobione. Ok. No to żeby ta rolka się przydała, to tak, w taki sposób. Tniemy, żebyśmy mieli na rękę. Którą stronę zrobiłem? To ma być tak. A potem to tak. No. Ale teraz tak. Trzeba wziąć więcej materiałów, żeby można było więcej zrobić. Na razie niestety, ale musiałem zrobić drugą kopię tego, ponieważ jeśli macie zwierzę, to najlepiej, żeby był w innym pokoju niż wy robicie, ponieważ na przykład u mnie Bella weszła na stół i zjadła. A bardziej tylko trochę, no ale trudno. Lecę dalej, więc tak. Mam tu już szybko schnący klej, który tu się nagrzewa. A, nie dam mu kleju. Nagrzewa się sam. No dobra. A ja tu będę dalej szedł z tym. Okej.
Więc ja lecę dalej z tym. Wycinamy paseczek. Paseczek taki najnormalniej w świecie, taki malutki paseczek. O. Zostaw. No. W moim przypadku ten pasek się rozpadł. To nie jest pudełko specjalne, więc lecę po specjalne. Dobra, mam specjalny karton. Tam będzie chociaż mógł się zgiąć. Co ja teraz wetnę dłuższy pasek. Ok. Jest pasek, jest. Teraz załóżcie na siebie tą rolkę. Macie. I teraz taki odstęp, jaki tu macie, to tak musicie zakleić swoim paskiem, więc ja go wygnę sobie teraz. I sobie sprawdzam. Dobra. No i obcinam. No i mam ten pasek już. Ale dobra, ale jak skleimy, to później nie będzie jak ściągnąć. No, logiczne. Więc dlatego z jednego boku przykleimy, a z drugiego boku damy rzep. A rzep mam gdzieś tu przygotowany, który jest tutaj. Takie malutkie rzepki. Ten jeden poskudzony trochę, ale da się przeszyć. Dobra, mi się klej nagrzał, więc mogę przystąpić do klejenia. Gdzie to miało być? Ale lepiej sobie zaznaczę ołówkiem, żeby było wiadomo, gdzie co mam przykleić. Tak będzie do koszyka najlepiej. Tu. Okej. I kleję. Oczupinka. Dobra. Teraz przygotuję sobie rzep. Gdzie by to musiało być? Nie udało się. Dobra, teraz się uda. Poszło. Ciężko jest, więc weźcie drugą osobę do pomocy. Ja nikogo tu nie mam. Przez... Teraz szorstki czy gładki? Gładki. Chociaż to różnicy nie ma, ale... Kleja się, proszę. No, tutaj na pewno będzie wiadomo, więc będzie można niedługo przykleić sobie.
Ja sobie założę. No, na sam koniec. Ja muszę coś kleić. Proszę. Teraz już prawie że cała skończona. Jeszcze będzie trzeba te detale zrobić z tego, co tu widzę. Takie różne odstające części, ale reszta będzie spoko. Tu wyschło. Też wysech. Dobra. Teraz sobie założę. Yeah. Jest, trzyma się. Poszło. No i teraz co z tym pająkiem? Muszę sobie teraz zaznaczyć. Odczepiam i zakładam. No i biorę szybko smucy klej i tam, gdzie zaznaczyłem, to tam kleję. Nie wiem, pająk. Ok. No i jakby mam całą wyrzutnię sieci, teraz wystarczy detale zrobić, więc to niech sobie schnie. Chwilka. A teraz ja przystąpię do detali. Więc co ja tu mam? Zaraz wam wszystko wytłumaczę, co zrobić i jak. Więc tak, znowu wycinacie paseczek. Dokładnie taki kwadracik, jakby prostokąt. Tak, o, taki o. Żeby mógł się takie coś zgiąć. O. Przyklejacie to, a następnie bierzecie teraz wycinacie dłuższy pasek. Bierzecie pająka i sprawdzacie ten pasek. No dobra. Przykleiło się. Subcio. Przykleiło się. Teraz taki ostatni elemencik z kartonu, taki malutki. Robimy ten tu dziubek, tylko że malutki. Taki, żeby można było zamieścić na tym małym.
Ja ci się na mnie przykleję. O, tu na górze. O, klej mi się włączył. Dobra. Dobra, teraz sobie założę. Yeah. Moim zdaniem super. Ale jeszcze są tutaj ostatnie detale, ale to już jak ktoś chce, to już takie chyba bardziej moje niż tutaj. A mianowicie tak, żeby uwypuklić też ten tył. I to teraz się przyda. Znowu szybko schnący klej. I teraz co wystarczy, że zrobicie? Wystarczy, że zrobicie po prostu paski. O, pasek. A jak to wysprejujecie na czarno, to będzie fajny efekt. Skoczyła tu na krzesło. Chyba za bardzo nie widzicie, ale zaraz podejdę do kamery. Ja wam tylko pokażę, wysproję i pokażę efekt końcowy. A to za chwilę. A teraz kogo musicie zobaczyć? Musicie zobaczyć Belle. Tak, to ty. Wcześniej też tak wyszłaś na stół, a potem zjadłaś wyrzutnię sieci. Dobra, no to czekajcie na efekt końcowy. No, wróciłem ze sprejowania. Tutaj obok mnie już jest, ale musi wyschnąć, więc na razie jeszcze tego nie biorę. Powiem wam, wyszło. Może nie jest dokładnie jak na zdjęciu, bo mam je przed sobą, ale wyszło. No, podobno. Dobra. Spróbuję to założyć. Mam to tak od. Czekajcie. Tak to wygląda. Ach, musiałem rzepy ostatnio sprejować. Okej. Teraz gdzie mam ten głupi rzep? Trochę się farbuję. O! No i jeszcze. Dobra, nie założę tego, ponieważ to cały czas się farbuje. No teraz mam czarny. Tutaj coś padło, o. Ale tak się oto to prezentuję. Moim zdaniem fajnie wyszło. Jeśli chcecie znać więcej odcinków, to oczywiście subskrybujcie. Jeśli chcecie więcej odcinków, to oczywiście lajkujcie. Będę wiedział, co chcecie na przykład, albo co mam poprawić, więc komentujcie. Oraz zaglądajcie na mój kanał Kuba Zakrzewski oraz na ten kanał, nie powiem wam, bo nie chcę źle go wymówić, ale tam mają najlepsze, ja tak jakby trochę od nich zgapiam, ale staram się własne robić. Dobra, więc powiem to, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie i pa! I oczywiście nie zapomniałem,
Pozdrawiam wszystkich moich widzów, bo z tego co pamiętam, zaraz sam sobie zobaczę, bo ile ja mam widzów, ile ja mam widzów, z tego co pamiętam ostatnio miałem 4, ale może się coś zmieniło. 7! Więc pozdrawiam wszystkich 7 moich fanów. Wow, naprawdę, super. Jak zrobić maskę Spidermana początkową, to naprawdę super, a teraz wyrzutnia sieci. 8 łapek do góry, bardzo dziękuję. Naprawdę dziękuję. Super, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dobra, pa.